Hello, właśnie przybyliśmy z pracy i nie jesteśmy zbyt zadowoleni. Nie wiem czemu tutaj mam utratę przyjaciela. Nie pamiętam, czy kogoś ostatnio utraciłem w ostatnim odcinku. Czy po prostu jest to spowodowane tym, że musiałem nagrać intro. No i paru wrogów musiałem zrobić, paru przyjaciół i tak dalej za pomocą kodów, ale nie zapisałem tego oczywiście. Ale nie wiem, może jakoś to wpłynęło na mnie. Nie wiem, bo wszystko jest w tym stanie, co było przed robieniem intro. No cóż. Nic nie poradzisz, trzeba żyć dalej. Mam związki, umiejętności, pasażenia. Było tak mało punktów. Dobra, wy byście pewnie chcieli coś innego, żebym robił, nie? Ale śpi, ludzik. Jaki jest dziś dzień? Poniedziałek. O kurde, to będzie do roboty trzeba lecieć. Jest 20. No dobra. Mam nadzieję, że wstaniesz niedługo i... O, soku plazmowego chce się pić. To zaraz nam się zmienią pewnie marzenia, więc chyba pójdziemy od razu pić. Jest szczęściarzem, co znaczy, że często będzie budził się z poczuciem, że ma szczęście. To dobrze. Ja też tak często mam. Koleś w kiblu pije. Czemu w kiblu? W kiblu się... Gdzie jest gitara? Aha, mam chyba ją w stojaku, dobra. W stojaku, tfu. W tym, nie w stojaku, jak to się nazywa? W ekwipunku osobistym. O, i radość mi rośnie, nawet jak ćwiczę. Ty, 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 ty. Ćwiczę razem z nim. Nie za szybkie tempo. Co my chcemy? Poprawić umiejętność sport. Zaraz poprawimy. Sprawiliśmy trenować kogoś. 400. Dobra, robimy tak. Wpłacamy na... O, rachunki trzeba zapłacić. To jest dobre. Na skarbiec socjalny Werony zapłacimy stówkę. Przestań już ćwiczyć. Okej. Marzenie się spełniło? Tak, spełniło się. Lecimy się umyć. Myślałem, że mi to zniknie marzenie, jak spełnię tamto, ale jednak. Jednak nie. No może coś ulepszymy. Zjedz śniadanie, podaj coś tam. Samoczynne ulepszenie. Ognioodporność. To jest dobry pomysł. Jak mi się spali, to będzie lipa. Chyba głównie o to chodzi, żeby spełniać marzenia tego oto ludzika, ale ty trzaskasz. U mnie jest głośno, u mnie jest głośno. Ojejku, mam nadzieję, że wam tak w uszy nie wali. A że ty nie sprzątasz. O, wypij. Nie dokończyłeś? Brudasek z ciebie. Jest godzina 6. To niedługo przyjedzie samochód. Ej, ale zapłaciłeś rachunki? Aha, zapłacił. Tylko czemu to jest podniesione? To jest zawsze podniesione, jeżeli jest poczta w środku. To znaczy, tak mi się wydaje. Ulepszyć tyle obiektów. Sprostamy temu zadaniu? Samoczynne czyszczenie. Samoczynne czyszczenie, nie ma nic lepszego. O, puszka nie ulepszymy niestety. Rób kupę szybko. Wyrzuć. Dobry chłopak. Aha, myślałem, że się ściemniło. Może mi się wydawało tylko.
Ups, jesteśmy w nie najlepszym nastroju. A samochód do pracy przyjechał. Spoko. O, to biznes jak zwykle chyba, co? A może wylucujemy dzisiaj? Okej, pęcherz nam się opróżnił. Energia niestety spada, ale za to i tak wskaźnik leci do góry. Zobaczymy jak tutaj. No całkiem, całkiem. O, nawet poczucie mamy dobre. Mimo braku energii. To warto przyuważyć. Słabszy od normalnego sim. Ale warto zauważyć, że nam ciągle coś rośnie. Znaczy wskaźnik nam rośnie. Czy będziemy pracować ciężko? Popracujemy kawałek. Zobaczymy, jaki to ma wpływ na nas. O, źle nie będzie z tego, co widzę. Jeszcze jeden dzień i myślę, awans będzie. Co to jest? Ten turniej szachowy. Może niekoniecznie. Co tu jest? Gdzieś miejsce. Sratatata. No i pewnie walniemy się spać od razu. Bo co innego. Ale co to jest? No nie mogę tak. O, wróćmy do domu. To powinniśmy dostać punkty dodatkowe, tak myślę. A chyba się nam nie udało zdobyć żadnych punktów. Drzewo genealogiczne. Tak bardzo. 0 RH+. Może czas? O, wypić sok, to na pewno, na to zawsze jest czas. Zjedz coś na szybko, sok plazmowy. Dawno nie byliśmy na żadnym polowaniu, nie? I... Co ty masz tak mało energii? Czy nie spałeś przed chwilą? Zadzwoń do drzwi. Tam chyba nikogo nie ma. Obdzielić się rodzinę Raf. Carl, Christine. To są trzy osoby, trzy babki. Jedną z nich będziecie kojarzyć na pewno z intro. Jak się ona nazywała? Mam ją tu w ogóle? W ogóle. Nie, ale to jest... Mam ją tutaj. To jest Marlena. Też jest Jolanta i jest Andrea. No to wyznacie Marlenę. Tak. Czy ją widziałem, że mam ją znajomą? Nie wiem, może to przez to... Przez to, co intro robiłem, ale... Co tam to by się przyjmował? Jest środa, czyli dzień wolny. Lubię dni wolne. Okej. Okay. To dzisiaj może coś pokombinujemy z Marleną, co? Ale czy żenić się? Nie. Wyspałeś się? Jak do pełnego wypoczynku będziesz spał? Do 8? Nie. Przecież w pełni wypoczęty. Leć. Puk, kto tam? Twój stary. Nie chcę mnie wpuścić. Zapraszam mnie do środka. Ha, ona... Czemu ona ma jakieś takie dziwne ten? Ona jest... Jolanta. Jolanta jest jedyną magiczną osobą w tym domu. My się zabierzemy za Marlenkę. No to, ale was tu gada za dużo. Poprawimy jej humor, bo wygląda na niezadowoloną. O, pochwalimy gotowanie, bo widzę, że coś gotuje. Co tu jeszcze?
pochwalimy jej dom, a co tam, nie zaszkodzi. No i zahipnotyzujemy ją naszym magicznym spojrzeniem. Ale tu ludzi dużo jest. To też jest wampir? Go też powinienem znać, on też... Nie, on był w intro, ale chyba go wykasowałem. To znaczy w tym, no. A ona gdzie poszła? A tu jest. Romantycznie, przyjaźnie. Za dużo ludzi tu jest. To na pewno. Nie wie co robi. No to ją podrypiemy. Dobra. Za wcześnie. Pochwalimy jej gotowanie jeszcze raz. Romantycznie nie. A zagramy w nią. Kamier. Nie w nią. Nie będziemy nią grać. Poznaj. Lee. Can lead to the booty without you. Can lead. Jakoś tak było. A że śpiewać nie umiem, to tam. Ale ja to by nie robiłem takich włosów kobietą. Jolka. O, zlała się. Oj tam. Można wybaczyć. Chyba. Ją chyba robiłem jako fankę nadnaturalnych, więc możemy jej się przyznać, myślę. Ona nie ma pracy. Ona nie ma wacka. Pragnienie. O, może ją wyrwiemy dzisiaj nawet? Oj, chyba nie. Nie lubi. Ktoś się tu zesrał? Okej, nie. Weź talerz. Zjedz coś na szybko. O, mamy sok. Dobrze. No pij ten sok. Się chyba nie napiłeś. A, nikt nie lubi Jolki. Spoko. Ciężka laska. Pochwalimy jej dom jeszcze raz. Pochwalimy to, jak super gotuje, mimo że nie jemy za bardzo. Że jeszcze tylko krew pijemy. Zahipnotyzujemy ją naszym sexy spojrzeniem. Ale się zasikało. Ojejku, rozlało się po całym domu. O, do sypialni. O, chyba się nie udało. Jeszcze raz. O, i nie zadziałało. Pogawędzimy z nią troszkę. Nie będziemy zapraszać jej do siebie. Za wcześnie na to jest, pewnie się obrazi. Gościu to może się... Nie będziemy się u niej myć, bo się wkurzy na nas. Odetkamy jej kibel. O. I za chwilę użyjemy. Puf, 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 puf. No jak? Naprawiam jej kibel, a ona że się niewłaściwie zachowuje, tak? Sikaj. Niech cię kobieta nie krępuje. Ja kupę też. Spoko. Mała. Specjalnie. Poczucie humoru, bryka i zalotny dowcip. Nie pamiętam, czy stworzyłem ją lubiącą dowcipy, czy sztywną, jak wiecie co. Przyjazny. On chyba nie lubi dowcipów. Jesteśmy nudni. Nie jesteśmy nudni. Spróbujemy z niej wypić. O, dała. Próbujemy się umyć. Co?
No co? Wypaść z pokoju. Nie. Naprawimy to. My to naprawimy. No, laski, naprawiam wam chałupę. Romantycznie flirtujemy. O, chyba coś od nas czuć. Tak czuję. Spojrzymy na nią jeszcze raz. Chyba się nie udało. I przyjaźnie. Nie będziemy się skarżyć. O, no i Olkę się możemy skarżyć. Okej, dobra, nie będziemy się skarżyć. To jest jej siostra w końcu, nie? Dodatkowo się jej też nie będziemy. Poprawimy jej humor, bo... Okej, chyba jest ona zła. Nie wiem na co, ale... Kobieta. Przeprosimy. Patrz mi! Kochanie! Dobra, chyba się czas pożegnać. Romantyczny. O. Pora zacząć łowę. Czemu jej nie bierze? Jest wyssana już. Chyba tego. O, tak. Myśl o mnie, Bill. Rzucę na ciebie gejowski urok. Cholera, co ja powiedziałem właśnie. Kto dzwoni? Nie, sorry, nie mam czasu gadać. Właśnie, poluję. Gdzie to jest? Hipnotyczne spojrzenie. To będzie specjalnie. Vampir. Hipnotyczne spojrzenie. Ej, no, dawaj. Czy na pewno to jest ten gościu? Tak, będzie przyjazne, hipnotyczne spojrzenie. Czemu akurat facet? Dobra, działa. Od razu zabieramy się za picie, może to coś da. No, to został hipnotycznie odrzucony i mnie odrzuca, tak? Przeprosimy go za cokolwiek. Przyjazny. No, tatu czary mary urząd. Gościu, ale ja z tobą nie chcę być w jednym pokoju. Sam na sam. On też jest wampirem? Bo śpi jak V. O, wszyscy. Kto to dzwoni? Kiszluck. Param Singh. Z Wietnamu pewnie. Co ja kliknąłem? Romantycznie, żadne te romantyczne. Czytaj myśli, kariera, ulubione. Dobra, przeczytamy ulubione. Tam się powinno przydać do penetracji umysłu. Dobra. Latynoska, kolor zielony. O, zombie. A zombiekami? Nie, można być, ale chyba tylko przez zarażenie. Jeszcze raz. Gdzie ty jesteś? Wosław. Czy jak się to nazywasz? Bill. Specjalny. Dobry. Może teraz da się wypić? No to jest w sumie sens naszego życia, nie? O, dał się. Jee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 
A rump to... Co to były rumpy? Nie pamiętam. Podejdź tutaj. Siema, zombiak. Zombiak się zakochał. Co oni chcą? Flirtuje ze mną. Ej, maleńka. Ej, no czemu nie? Ja chętny jestem. Przyjazny. Dobra, coś tam dzwoni. To mama.
Co, nie lubi nas ta Jolka? Ups. Weź telefon. A ty co to za gościu jest? Co to jest? Napraw stereo. Okej. Czekaj, nie obejrzyj, tylko okej. A my wrócimy do domu. Wracaj do domu. Powinieneś być szybszy. Tym. Okej, ty się wykąp. Idź spać. Co? Nie, nie łowy, jakie łowy. Śpi. A, jeszcze się wyścigać byś mógł. Do pełnego odpoczęcia? Chyba nie. A, 6 godzin. Okej, myj siusiaka, myj coś tam, co masz jeszcze do umycia. Okej. To my idziemy spać. Nasz wampirek. A ja się z wami pożegnam. Nie będziecie oglądać przecież jak śpię, nie? To by było chore. Na razie. Tylko nie koniec odcinka. Fusra, subskrybuj.